Autoserwis Robert Wierzajtis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym, licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza GumiEkspres. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj spotykamy się w krótkiej zapowiedzi, co będzie w następnym programie, nie tylko za kółkiem. W następnym programie z Robertem poruszymy bardzo ważny temat. Temat nietrzeźwych kierowców i skutków, jakich oni przynoszą, oraz zagrożenia karą, która będzie ich dopadać. Powiemy tylko krótko tutaj już, że 100 tysięcy prawie nietrzeźwych kierowców za rok 2022, 25% wzrostu i chyba problem polega na tym, że nieskutecznie z nimi walczymy. Może trzeźwe poranki trzeba będzie zamienić na trzeźwe popołudnia. Tu stoimy przed budynkiem policji i prokuratury, bo to oni mają tą pierwszą styczność, potem do sądu. Krótka informacja, od 1 października zmieniły się przepisy i nietrzeźwi kierowcy będą karani, prawda, pozbawieniem wolności, w najlepszym wypadku w zawiasach. Powiemy też o mitach z oponami zimowymi i że opony wielosezonowe są lepsze od nich. Powiemy o tym, że w zimę powinno się jednak jeździć na zimowych oponach i powiemy na jakich i w jaki sposób. A trzeci temat to będzie o lasach, bo proszę Państwa, jest sezon grzybobrania i ten temat lasów państwowych jest bardzo bolesny i obecny w ostatnim czasie. Wyjaśnimy pewne rzeczy. Wyjaśnimy też, że ogniska w lesie nie zapalimy, jeśli za chrust czy drewno nie zapłacimy. I tym takim miłym, zapowiadanym akcentem kończymy i do spotkania w następnym odcinku.